Centrum Integracji Społecznej w Krośnie prowadzi nabór dla opiekunów osób niesamodzielnych, chcących skorzystać ze wsparcia w ramach tzw. opieki wytchnieniowej. Program powstał po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością przez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Głównie jest to wsparcie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej po to, żeby opiekunowi pomóc i zwolnić go czasowo od tych obowiązków związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną. I dotyczy ten program zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Drugim typem działalności jest realizacja działań na rzecz osób starszych niepełnosprawnych i to realizujemy w prowadzonym przez nas dziennym klubie seniora Cafe 60+, który mieści się w dzielnicowym domu ludowym w Polance. Mamy również możliwość organizacji zajęć w takim trybie świetlicowym, popołudniowym dla dzieci z niepełnosprawnością, zwłaszcza pod kątem terapii autyzmu. Aktualnie w Krośnie z tzw. opieki wytchnieniowej korzysta 6 osób. W ramach tegorocznej edycji programu opiekunom osób niesamodzielnych przysługuje 240 godzin bezpłatnej opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub 14 dni bezpłatnej opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego. W sumie mamy możliwość objęcia tą opieką wytchnieniową 27 osób, w tym 9 dzieci. Zainteresowani mogą składać wnioski w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Mickiewicza 31 lub w dziennym klubie seniora przy ulicy Decowskiego 46. Klub powstał 5 lat temu z myślą o osobach starszych, zwłaszcza dotkniętych chorobą Alzheimera lub demencją. Prowadzimy zajęcia, prowadzimy warsztaty, zajęcia terapeutyczne, zajęcia sensoryczne. Próbujemy zrobić wszystko, aby osoby cierpiące na demencję, opóźnić proces i rozwój tej choroby. Mamy wolne miejsce, przychodzi tutaj 3, 4, czasami 5 osób. Mamy wolne miejsce, także zapraszamy do kontaktu. Odpłatność za przebywanie osoby starszej w dziennym klubie seniora Cafe 60+ wynosi złoty 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Klub czynny jest w godzinach od 7 do 16.